Dzierżgońska Straż Pożarna powstała w 1882 roku. Siedziba jednostki od zawsze mieściła się na obecnej ulicy Krzywej. Na początku jednostka posiadała trzy bramy wjazdowe, które były przystosowane dla sikawek konnych. Jednak w miarę postępu techniki budynek przebudowywany był dla pojazdów gaśniczych. Obecnie remiza posiada dwa wjazdy dla samochodów bojowych, a sam budynek ostatni gruntowny remont przechodził w 1979 roku, w chwili gdy do dzierżgońskiej jednostki trafił samochód gaśniczy Star 244. Bardzo się cieszę, że doszło do skutku co zaplanowałam na samym początku, ponieważ chyba wszystkim mieszkańcom leży na sercu bezpieczeństwo, a rola jest taka, że to strażacy przede wszystkim dbają o bezpieczeństwo nasze, mieszkańców naszej całej gminy i nie tylko. Warunki, w jakich do tej pory pracowali, zasługują na to, że potrzebny natychmiast był kapitalny remont i rozbudowa. I tak żeśmy też zaplanowali tą całą inwestycję. Przebudowa i rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżgoniu. Został wyłoniony wykonawca. Prace trwały długo, bo przy samym projekcie wiemy, że ten budynek był wpisany do rejestru zabytków, więc wiele ustaleń było z konserwatorem zabytków, z wyrażeniem zgody na modernizację, rozbudowę tego, ale pozwolenia mamy, projekt złożony, wykonawca wyłoniony. Cieszę się, że jest to wykonawca z naszego miasteczka. Inwestycja, zdajemy sobie sprawę, jest bardzo, bardzo potrzebna. Projekt opiewał na 1 100 000 bodajże, w przetargu wyszło na 836 tysięcy. Oczywiście z naszych środków będziemy także starali się o pożyczkę umarzalną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w następnym roku na zmianę właśnie centralnego ogrzewania, wymianę nośnika pieca, bo jest tu stary piec, w którym palimy, będzie tu jest zaplanowany gazowy. Czynię starania i prowadzę rozmowy z firmami. Myślę, że może na razie nie będę ujawniała tajemnic. Jeżeli już dojdziemy do porozumienia i podpiszemy stosowne umowy, darowizny, to na pewno niezwłocznie Państwa o tym poinformuję. Jest to finansowanie, rozłożyliśmy całą budowę i rozbudowę na 2 lata. W tym roku planujemy dobudowę jednego skrzydła, czyli na samochody i na socjalną część. I w tym czasie, w czasie zimy będą tam prowadzone roboty wewnątrz, żeby samochody można było przestawić na drugi rok, a całą modernizację i remont części planujemy na drugi rok. Całą inwestycję chcemy zakończyć w sierpniu 2017 roku. Szacowany koszt inwestycji to ponad 800 tysięcy złotych. Jak podkreśla Tomasz Banach, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie, wiele razy przy okazji spotkań z włodarzami miasta zwracał się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie budowy remizy dla strażaków z Dzierżgonia. Jest to bardzo dobra informacja dla nas. Od lat tutaj komenda wspiera i stara się monitorować właśnie, żeby remiza w Dzierżgoniu doczekała się w końcu swojej świetności. Straż Ochotnicza w Dzierżgoniu jest sprzedającą jednostką, więc naprawdę strażacy ratownicy zasługują na tą remizę, a obecna siedziba jednostki nie pozwalała w pełni na wykorzystanie sprzętu i możliwości socjalne i bytowe, i również te boksy garażowe były już w stanie opłakanym, więc naprawdę jest to świetna informacja. Od lat próbowaliśmy właśnie w różny sposób dążyć do tego celu. Bardzo się cieszę, że w końcu pani burmistrz udało się załatwić sprawę. Również bywałem na spotkaniach, rozmawialiśmy, jak to miałoby wyglądać, podpowiadałem troszeczkę. Myślę, że jeżeli stało się to pomocne, to bardzo się z tego cieszę i trzymam kciuki, żeby remiza jak najszybciej była wybudowana. Naprawdę będzie to wspaniała nowina dla wszystkich ratowników z Dzierżgonia. W naszej gminie naprawdę strażacy dzierżgońscy bardzo pięknie pracują, strażacy z Żuławki Sztumskiej, starają się o wpisanie do systemu ratowniczego. Wiele osób pracuje bezinteresownie, wkłada naprawdę swoje serce i zaangażowanie. Wielu z nich to pewnie z dziada pradziada, bo tak to było, bo
tak patrząc na historię straży, to dziadek był strażakiem, tata jest strażakiem, syn jest strażakiem, pewnie wnuczek i prawnuczek także jest strażakiem, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. W miarę możliwości wiemy, że według przepisów tych środków powinno być dużo, dużo więcej, ale mamy skromne budżety, ale staramy się corocznie zwiększać środki na straż, żeby doposażyć, żeby naprawdę mogli nieść pomoc w godnych warunkach. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.